dzisiejszym odcinku postanowiłem przytoczyć postać jednego z najwybitniejszych polskich architektów, bez którego nie mogłyby powstać najciekawsze budowle, między innymi na Ukrainie czy egzotycznym Iranie. Polski Gaudi, bo tak o nim mówiono w czasach jego świetności, no także chwały oczywiście, zaprojektował mnóstwo wspaniałych kamienic, dworców, fabryk i świątyń. Do dziś obiekty te uznawane są za najciekawsze zabytki architektury miast, w których się znajdują. Artysta, o którym mówię, to Leszek Władysław Horodecki.